cieszę się ze zwycięstwa. Powiem tak, w ostatnim czasie ta nasza gra nie wyglądała tak, jakbyśmy tego chciały, więc każda na boisku walczy z własnymi jakimiś słabościami i najważniejsze, że wygrałyśmy i przełamałyśmy tą złą pasę. Wydaje mi się, że teraz będzie już coraz lepiej. No Bielsko nie jest zespołem łatwym, na pewno jest to zespół, który będzie chciał walczyć o medale, więc no takie mecze z nimi chyba tak będą wyglądały te mecze. Mówiłaś, że każda z Was walczy z jakimiś tam słabościami. Jakie dzisiaj były słabości zespołu? Ciężko. Wygrałyśmy, więc myślę, że te słabości nie były aż tak olbrzymie. Każdy element jest ważny i to się składa na całość. Jeżeli zawiedzie jeden element, to wiadomo, jest gorzej. Dzisiaj myślę, że jak do tej pory w sumie grałyśmy falami, ale jakaś tam walka, determinacja pozwoliła nam wygrać ten mecz. Jak Wam się grało w tej małej hali stulecia? No na pewno jest przyjemniej grać w takiej hali, bardziej kameralnie. Jest to sala dla każdego dobra. Ciężko mi porównać do Ergo, bo raptem raz grałyśmy na Ergo.